O co chodzi? Nie, nie, nic takiego, po prostu... Nie wiem, czy słyszałeś, ale... Będziemy żegnać Broka w Svartalfheimie. Pogrzeb? Aha. Zbiórka w tawernie Reba w Nidavellirze. Przybędziemy. Nieźle dałeś czadu na Ragnaroku, generale. Szkoda, że nie widziałam, jak razem z Sindrim pokonujecie Thora i Odyna. To nie było tak. No, może i nie, ale ta wersja mi się podoba. Najważniejsze, że Odyn zapłacił za to, co zrobił Brokowi. Wiem, że to niczego nie zmienia, ale... przynajmniej... dostał za swoje. Nie sądziłem, że opieka nad małymi aż tak ci się spodoba. Witaj, Ratatosku. Witaj, panie Kratosie. Uczyniłeś dla tych światów coś, co moim skromnym zdaniem graniczyło z cudem. Możesz być pewny, że pan Brok pękałby teraz z dumy. Choć wyraziłby to garścią swoich ulubionych wulgaryzmów i dyrdymałów. Ach, jakże mi go brakuje. Tak, mnie też. Wydarzyło się jednak coś ciekawego, o czym powinieneś wiedzieć. Wybuch Asgardu zatrząsł drzewem świata aż po korzenie, strącając przy okazji sporo nasion światów. Pomyślałem, że wam się przydadzą. Dziękuję, że uchroniliście mnie od śmierci przez spalenie. Nie ma za co. Abstrahując od tego wszystkiego, potrzebujecie czegoś jeszcze? Ratatosku, jestem ciekaw. Wspomniałeś, że drzewo ma wobec ciebie plany. Co ty tak właściwie tutaj robisz? A czegoż to ja nie robię, mój ty łbie bez karku. Nadzoruję i utrzymuję stabilność światów. Dbam o to, żeby wszystko szło gładko. I oczywiście troszczę się o drzewo świata. Słucham go, spełniam wszystkie jego potrzeby. Czyli rozmawiasz z drzewem? Drzewo nie mówi żadnego. Językiem, ale da się wyczuć jego intencje. Pewnie uznacie teraz, że z braku innego określenia najadłem się szaleju. Ale taka jest prawda. A w tej chwili coś mówi? Żebyś przestał zadawać głupie pytania! Zgryźliwku, grzeczniej. Ale tak, mówi mniej więcej coś takiego. No to powodzenia. Wulgarne parodie moich ballad. Kompletnie obleśne. A teraz żałuję, że już ich nie pamiętam. Ale miałem z nim papierkowej roboty. Na skargi na niego miałem osobną skrzynię. I to dużą.
Pokazałam mu z 20 sposobów kucia na zimno. A on raz pokazał mi, jak nieco łatwiej naciągać drut. I od tamtego czasu nazywał mnie swoją uczennicą. Dupek był z niego. Będzie go brakowało. Hej, dotarliście. Zaraz będziemy go żegnać. Niewielu mogę nazwać przyjaciółmi, ale ty byłeś jednym z nich. Zawsze miałem cię za najdurniejszego gościa. Nie spodziewałem się, że będziesz też najdzielniejszy. Świat bez ciebie nie będzie już tak jasny. Zabierzemy go do Piasków Sferd. To na Mokradłach koło promu. Tam na was zaczekamy. Ostrożnie, bracie! Dostałeś mikro!
nie tak? Powinnam się przebrać, uszyć coś żałobnego. Źle się ubraliśmy. To nic. Krasnoludy nie oczekują od świętnych strojów na pogrzebach. Brok też miałby to gdzieś. Być może. Chociaż ciekawe, jak moja szyja wyglądałaby z odrobiną biżuterii. A może bym sobie wpludł w brodę trochę złotych nici? Dodałoby mi to uroku, a? Co ty tam lecisz? Są, bracie. No jacha, że przyjdzie, to jego braciak. Oby. Od takiej straty można się posypać. Jesteś. Możemy zaczynać. Sindri. Brok był... Dziura. Co? Powiększa się, kiedy z niej ubywa.
nie wiem, czy istnieje coś poza światłem. Życie po życiu, czy w co tam niektórzy wierzą. Ale jeśli tak, to z pewnością już robi tam niezłą burdę. Ten tren jest dla niego. Jaki ma tytuł? Jakiś wulgarny. Z pewnością by mu się spodobał. Wybaczcie Sindriemu, on... no... no wiecie...